Jesteśmy w wyjątkowym miejscu z wyjątkowym gościem. Ambasada Stanów Zjednoczonych i ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Stephen Mall, jest z nami. Witam pana bardzo serdecznie, panie ambasadorze. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim, czy będzie pan oglądał ten weekend gwiazd, który jest w tym roku w Nowym Jorku? Proszę się przyznać. No, zobaczymy, to jest trochę później. Ja zwykle chodzę spać trochę wcześniej, ale zobaczymy, jak zmęczony ja będę. Kończył pan uczelnię Georgetown. Tak. Była okazja tam spotykać jakieś przyszłe gwiazdy NBA na uczelnianych korytarzach? No faktycznie, właśnie Patrick Ewing tam był. Ja skończyłem swoje studia w 80 roku, ale on zaczął studiować i grać u nas. Ja jeszcze byłem, ja pracowałem na Georgetown przez parę lat, więc miałem wielki zaszczyt zapoznać go. A wiesz, kiedy byłem w Georgetownie, to był właśnie bardzo ciekawy okres transformacji tego sportu, kiedy ja zacząłem studiować tam w 76 roku, no właśnie mecze były w bardzo małym miejscu. Nasz program koszykówki jeszcze nie było tak znany, ale właśnie w tym samym roku, jak ja zacząłem studiować, John Thompson zaczął jako główny trener tam drużyny i właśnie on transformował całą drużynę. I w czasie, jak ja skończyłem swoją pracę w Georgetown, no już grali w wielkich arenach w centrum miasta w Waszyngtonie i właśnie był bardzo znany program przez cały naród Stanów. A potem i Alonzo Mourning, Dikembe Mutombo, to są też te nazwiska znanych gwiazd, które właśnie kończyły pana uczelnię. No, no tak, tak jest. Jest sporo z nich. No, ja pamiętam właśnie w tym samym czasie, jak Patrick Ewing był też, Jeff Green, on tam był mniej więcej w tym samym czasie, Allen Iverson trochę później. I też niedawno Roy Hibbert, który no, jak on skończył Georgetown, grał dla Toronto, więc jest właśnie bardzo dobre miejsce dla tego sportu. Sport i edukacja poprzez sport to jest coś bardzo znanego i popularnego w Stanach Zjednoczonych. Stypendia, prawda, wielu ludzi może kończyć, zdobywać wykształcenie także dzięki właśnie stypendiom sportowym. Może o tym ma coś tam opowiem, bo to tak. jest... No to jest bardzo, bardzo ciekawe zjawisko, bo ja wiem, że chyba jest inna tradycja tutaj w Polsce, że sporty zwykle są raczej prywatne, ale u nas w Stanach jest takie podejście, że no, fizyczne wychowanie, sport, no, to jest bardzo ważna część rozwoju człowieku. I więc my uważamy, że to jest bardzo stosowna rzecz mieć w uniwersytetach. No, czasami jest trochę kontrowersje, czy za dużo pieniędzy jest wydane na to, ale ja wątpię, że jest właśnie większość, bardzo duża większość ludzi w Stanach uważają, że to jest lepiej mieć właśnie ten sport w uniwersytetach i w szkołach średnich i tak dalej, bo to jest sposób nie tylko wychowywać dzieci w bardzo dobrym sposobie, ale to jest bardzo dobry sposób nauczyć ich, jakie są wartości, no, bardzo ciężka robota, no, konieczność ustalenia cel w życiu, ważność osobistego rozwoju. I właśnie to sport nauczy te rzeczy bardzo, bardzo dobrze. Dyplomacja i sport to też jest projekt ważny dla Was. Dyplomacja no, poprzez sport. Ja myślę, że właśnie i właśnie przez całą historię dyplomacji, ja myślę, że no, to znaczy nowoczesnej historii dyplomacji, ja myślę, że sport zawsze gra bardzo ważną rolę. No, trzeba pamiętać na przykład no, przez lat po II wojnie światowej nie mieliśmy w ogóle stosunków z Chinami, ale jednak to wszystko zmieniło się właśnie w latach 70., więc był w Chinach i też w Stanach taki ping-pong dyplomacja właśnie między naszymi. Właśnie to było początek kontaktów, bo to jest, sport jest taka rzecz, która zjednoczy ludzi no, w konkurencji i bardzo zdrowa konkurencji. Ja myślę, że to jest bardzo też dobry sposób budować porozumienie między różnych kultury. Ja wiem, że tutaj w Polsce na przykład amerykańskie sporty są bardzo popularne. Ja bardzo lubię to, jak ja mam okazję oglądać amerykański futbol tutaj w Polsce. No właśnie, jak ludzie grają się w sportach, to znaczy, że nie mogą strzelać do siebie. O, czekaliśmy długo na pierwszego Polaka w NBA, mamy go od kilku lat. No, Marcin jest, Gorta, zna faktycznie. Go pan dobrze, tak? Bo także
Jesteście całym sercem za jego obozami, kampami, które on tu w Polsce robi. No, no tak, tak, tak jest. No, ja myślę, że Marcin Gortat jest no, wielki bohater obu naszych narodów. Był wielki zaszczyt dla mnie. No, prawie rok temu on zaprosił mnie na mecz. Ja byłem w Waszyngtonie i on dowiedział się o tym. I on zaprosił mnie razem z synem moim na mecz. Mój syn był no, zachwycony, że on miał okazję zapoznać wielkiego Gortata. Też byliśmy w szatni po meczu z tym. Ale właśnie od paru lat już mamy bardzo dobrą współpracę z nim, właśnie z tymi obozami. I właśnie w przyszłym roku będziemy zaczynać w tym lecie. Będziemy jeszcze trzeci raz współpracować z nim, aby otworzyć te obozy dla dzieci. Jest rywalizacja między tymi wielkimi dyscyplinami NBA, Liga Hokejowa, Super Bowl. Rzeczywiście, czy taki w Stanach Zjednoczonych kibic ma czas na co innego, bo ciągle jest co oglądać. No tak, a ja myślę, że w ogólnie mówiąc, Amerykanie bardzo lubią no, każdy sport i właśnie hokej jest w pewnym porze roku, baseball jest w innym porze roku, amerykański futbol jest inny, więc przez cały rok jest sport dla wszystkiego. To wschód czy zachód? Na kogo pan stawia w meczu w niedzielnym, w poniedziałek? No, chyba wschód, bo ja jednak pochodzę właśnie z wschodniego wybrzeża w Stanach. Więc jestem za wschód. Dziękuję uprzejmie za rozmowę. Naszym gościem był ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, pan Steve Ellman. Dziękuję uprzejmie za wspólnie spędzony czas. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.